wyprzedaż rocznika 2019. Nie spóźnij się. Takie ceny już się nie powtórzą. Zaprasza Opel Delta Plus. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. Projekt stadionu miejskiego, który miałby powstać w Katowicach, nie został odebrany przez miasto od wykonawców. Powodem jest znaczący wzrost kosztów budowy obiektu. Ciężko użyć słów, że byliśmy zdziwieni, my byliśmy zszokowani. Zgodnie z umową wykonawca miał przygotować projekt, którego realizacja miała kosztować około 185 milionów złotych. Natomiast dostaliśmy projekt, który według wykonawcy ma kosztować 561 milionów złotych, czyli prawie 300% więcej, więc słowo szok jest tutaj naprawdę na miejscu. Pierwotnie projekt miał zakładać budowę stadionu na 12 tysięcy widzów z opcją rozbudowy do 15 tysięcy, halę sportową o pojemności 3 tysięcy widzów oraz budowę 6 boisk treningowych. Konkurs na wykonanie koncepcji wygrała pracownia RS Architekci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Rudy Śląskiej. 28 listopada firma przekazała miastu kosztorys wykonawczy. Dziś przedstawiciele spółki tłumaczą, że nastąpił błąd rachunkowy, a budowa obiektu pochłonie około 398 milionów złotych. Po wszystkich uzgodnieniach i 14 miesiącach pracy to są fakty, które my musieliśmy uwzględnić i pokazujemy po prostu czystą prawdę, jeżeli chodzi o kosztorys. I powtarzam, tereny zewnętrzne, drogi, wodociągi, parkingi, boiska do treningu, to jest kwota 156 milionów. Natomiast na ten stadion 15 tysięcy siedzeń, nie 12, powtarzam, razem z halą sportową, to jest kwota około 190 milionów netto plus VAT, to jest 240. Projektanci zwracają uwagę na to, że wciąż wzrastają koszty budowy. Teren, na którym ma powstać obiekt, należy do trudnych geologicznie, a swoje kosztują także dodatkowe zmiany i narzucone rozwiązania, które pojawiły się w trakcie procesu projektowania. Pewne wymagania są niestandardowe wymieniając je, to jest na pewno uzgodnienie z PZPN-em, gdzie warunki, które dostaliśmy tutaj, określały rozszerzenie zakresu podgrzewania boiska o pewne strefy poza boiskiem, strefy rozgrzewki. To jest przede wszystkim wymóg związany z tunelem dla kibiców przyjezdnych, który wyszedł z wymogów policji, czyli ten tunel ma sprawić, żeby kibice bezkolizyjnie dostali się na stadion, a w konsekwencji przynosi to też koszty po stronie instalacji, pompowni, odwodnienia. Stąd kwota prawie 400 milionów złotych. Miasto dało projektantom 21 dni na przedłożenie dokumentacji w taki sposób, by była ona zgodna z zapisami umowy. Wykonawca liczy na to, że gdy obie strony usiądą do rozmów, uda się znaleźć kompromis. Przyznaje przy tym, że nie otrzymał szansy na przedstawienie poprawionego kosztorysu, bo od razu w mediach pojawiła się notatka prasowa stworzona przez miasto.